Cześć, witam Was ponownie na moim kanale. Jakiś czas temu nagrałem już film o tym, jak wysyłać przesyłki paczkomatowe z paczkomatu do paczkomatu bez żadnej etykiety. Jednak pojawiło się sporo pytań, trochę czasu minęło, więc pomyślałem, że nagram ponownie taki materiał. To odpowiadając na pierwsze pytanie. Wysyłając w ten sposób, bez etykiety, wprost z paczkomatu do innego paczkomatu, możemy nadać paczkę bez żadnych oznaczeń. Jak widzicie, na paczce, którą ja będę nadawał, nie ma niczego. Jest po prostu biała. Nie musicie na niej pisać nic, absolutnie żadnych danych. W takim wypadku, skąd kurier wie, do którego paczkomatu dostarczyć taką paczkę? Otóż po tym, jak wyklikacie paczkomat docelowy, gdy odbierze ją kurier, to naklei na niej małą naklejkę z identyfikatorem tej paczki, aby później mogli ją w swoim systemie w InPoście odnaleźć. Pokażę Wam krok po kroku, jak na ekranie paczkomatu przejść przez ten proces, aby wysłać paczkę z jednego urządzenia, z jednego paczkomatu do innego paczkomatu. Na temat wysyłki paczek z etykietą i korzyściach, jakie z tego płyną, też możecie znaleźć materiał na moim kanale. Opisuję tam dość szczegółowo, jak zalogować się w systemie paczkomaty.pl, jak utworzyć konto, jak utworzyć etykietę i jakie są z tego korzyści względem wysyłki z paczkomatu do paczkomatu. Przejdźmy jednak teraz do tej wysyłki konkretnie z paczkomatu do paczkomatu. W tym celu podejdę bliżej samego urządzenia i pokażę Wam na urządzenie, jak to działa. Uwaga! Możliwe jest to tylko w urządzeniach z dużym dotykowym wyświetlaczem. Znaczy z dowolnym dotykowym wyświetlaczem. Są dwa, większe i mniejsze, z tego co wiem, obecnie dostępne. Pojawiają się urządzenia z większymi i mniejszymi, ale nie jest to możliwe w tych urządzeniach z takim malutkim wyświetlaczem i przyciskami po boku. Tam musicie nadawać z etykietą. Tam nie ma możliwości na chwilę obecną wysyłki z paczkomatu do paczkomatu, więc musi to być urządzenie z dotykowym ekranem, z dotykowym wyświetlaczem. Dobra, przejdźmy już do samej wysyłki. Jeszcze raz zwracam uwagę, nic na niej nie piszemy, nic na niej nie musimy pisać, żadnych oznaczeń. Przejdźmy dalej. Zaczynajmy. Klikamy, zaczynamy. Nadaj paczkę. W tym wypadku wybieramy nadaję wygodnie wprost z paczkomatu, czyli w moim wypadku opcję pierwszą. Gdybyśmy chcieli nadać z etykietą i mieli już paczkę z etykietą, jechały motory, nic nie było słychać. Jeszcze raz. Gdybyśmy mieli już przygotowaną paczkę z etykietą, moglibyśmy wybrać opcję trzecią. O tym, jak nadawać paczki z etykietą i jakie płyną z tego korzyści, również znajdziecie materiał na moim kanale. Ale przejdźmy jednak do nadawania wprost z paczkomatu. Klikamy nadaję wprost z paczkomatu. Jak widzicie, w tym urządzeniu akurat nie jest dostępna możliwość płatności kartą. Będziemy mogli zapłacić poprzez Blik bądź poprzez nasze konto w menedżerze paczek. O tyle fajnie, że właśnie chciałem Wam pokazać płatność Blikiem. Szkoda, że akurat płatność kartą nie jest dostępna. Najprawdopodobniej urządzenie jest uszkodzone. Na moim poprzednim materiale o tym, jak wysyłać z paczkomatu do paczkomatu, właśnie płaciłem kartą. Dzisiaj zapłacimy Blikiem. Idę dalej. Moja paczka to gabaryt A. Jak widzimy, wymiary są podane. Ceny za wysyłkę też są podane. No, wysyłam gabaryt A. Na ikonkę trzeba kliknąć. Regulamin. Byśmy mogli zeskanować teraz kod QR i zobaczyć ten regulamin. Nie jesteśmy zainteresowani. Powiedzmy, że znamy regulamin. Politykę prywatności. No, ja akceptuję. Teraz musimy podać dane swoje i dane odbiorcy. Bardzo ważne, aby podać szczególnie swoje dane, swoje dane poprawne, gdyż to pozwoli na połączenie z menedżerem paczek, jeżeli macie konto, oraz na otrzymanie potwierdzenia nadania takiej paczki. Bardzo często dostawałem pytanie o to, kiedy przychodzi potwierdzenie, gdyż kilka osób mówiło, że takowego nie otrzymało, po czym po moich zapytaniach okazywało się, że podawali fikcyjny numer. Wprowadzam teraz swój numer oraz numer odbiorcy. Idę dalej. O, urządzenie wykryło, że mam kod, że mam konto w menedżerze paczek. Jeżeli takiego konta nie macie, tego etapu nie będziecie widzieć.
Czym jest menedżer paczek? Menedżer paczek jest to konto w systemie paczkomaty.pl. Wybieram paczkomat przez kod paczkomatu. Znam kod paczkomatu. OK, teraz wpisujemy kod paczkomatu. W Gdańsku na Warszawską. Widzimy ostatnie potwierdzenie informacji o tym, do kogo, gdzie, jaki rozmiar paczki. Idę dalej. W tym momencie musimy opłacić naszą paczkę. Tak jak było wcześniej, tak jak wcześniej urządzenie nas poinformowało, kartą nie możemy w tym urządzeniu zapłacić. Prawdopodobnie urządzenie jest uszkodzone. Zapłacimy blikiem. W tym momencie musimy wprowadzić kod blik. Musimy na ekranie naszego telefonu potwierdzić. I tyle. W tym momencie otworzyła się skrytka. Umieszczamy paczkę. Zamykamy. Klikamy dalej. I tyle. Trochę to trwało. Kończymy na dziś. Odpowiadając jeszcze na pytanie, kiedy otrzymacie potwierdzenie nadania waszej przesyłki. Jeśli wasz numer telefonu, który podaliście na ekranie paczkomatu, przypisany jest do konta na paczkomaty.pl, do menedżera paczek, to potwierdzenia nie dostaniecie SMS-em, a dostaniecie na adres e-mail, który jest przypisany do tego samego konta. Ja takie potwierdzenie dostałem dosłownie chwilę po umieszczeniu paczki. Jeśli jednak takiego konta nie macie, wtedy otrzymacie powiadomienie SMS-em. Zachęcam dlatego też do utworzenia konta na paczkomaty.pl. Wtedy możecie tworzyć etykiety i lepiej monitorować wasze przesyłki. A jeśli nie, to dostaniecie SMS-em chwilę po nadaniu. I tyle. Jeśli macie jakieś pytania, to zachęcam do nich w komentarzach. Mam nadzieję, że mój materiał się do czegoś wam przyda. Pamiętajcie, że możecie na moim kanale też znaleźć poradnik na temat nadawania z etykietą oraz tego, jakie płyną z tego korzyści. Jeśli macie jakieś sugestie, to również o nich napiszcie. A ja zachęcam was do subskrypcji. Pamiętajcie o dzwonku. I tyle. Cześć. Dzięki.